No więc zanim zacznę opowiadać o kopliczkach, to tutaj, ponieważ panie wspomniały o tych albumach, chciałbym podkreślić i powiedzieć, kto był inicjatorem powstania tych albumów. No więc w 2000 roku mój teść Janusz Krause, po przebytej chorobie, po odzyskanym zdrowiu, właśnie w rozmowie ze mną powiedział, że chciałbym zrobić taki album najbliższych kapliczek z najbliższych okolic, ze Skierniewic, z Dąbrowic, z okolicznych miejscowości, poświęcony Matce Boskiej w podzięce za powrócone zdrowie. Także te albumy właśnie powstały z inicjatywy mojego teścia. Teraz wróćmy do naszego tematu. Kapliczki i krzyże przydrożne. No więc kapliczki to budowle sakralne, niewielkie ludowe budowle sakralne, rozsiane na terenie całego naszego kraju. Ja podzieliłem sobie kapliczki na takie trzy grupy, to znaczy pierwsza grupa krzyże przydrożne, druga grupa kapliczki drewniane, trzecia grupa kapliczki murowane. Zacznę teraz o krzyżach przydrożnych. No więc tutaj w tym temacie krzyży chciałbym jeszcze wrócić w bardzo odległe dzieje. Do średniowiecza, wtedy pojawiły się przy drogach, w ogóle w różnych miejscach, tak zwane krzyże pokutne. Chciałbym tutaj chwilę o nich powiedzieć. No więc krzyże pokutne stawiane były przez morderców, przestępców w miejscach popełnienia zbrodni. Na tych krzyżach często były wyryte narzędzia zbrodni. Te krzyże były popularne w Polsce Południowej, na Śląsku. Tu w okolicach Skierniewic nie spotkałem takiego krzyża. Najbliżej taki krzyż spotkałem w okolicach Łęczycy. Istnieje w Polsce tak zwane Bractwo Krzyżowców. Są to ludzie, którzy interesują się historią właśnie krzyży przydrożnych, a szczególnie właśnie krzyży pokutnych. Zbierają informacje, odszukują krzyże przydrożne, opisują je. Z tego co wiem, to w Polsce jest zarejestrowanych trochę ponad 600 krzyży przydrożnych. Przepraszam, właśnie krzyży pokutnych. Teraz wracając do krzyży przydrożnych. No więc krzyże przydrożne najczęściej budowane są z drewna, drewniane. Kolejnym takim materiałem to są krzyże metalowe i krzyże kamienne. Takim pięknym przykładem takiego niespotykanego może krzyża rzadkiego jest krzyż postawiony na Mokrej w kierunku, jadąc ze Skierniewic przez Mokrą, przejeżdżając w kierunku na Łowicz, pod koniec wsi, po lewej stronie, stoi krzyż ustawiony z lufy armatniej. Na czubku tej lufy armatniej przymocowany jest metalowy krzyż. Podobny krzyż też z lufy armatniej stoi na rudzie w pobliżu rzeki Rawki na skrzyżowaniu dróg. To są takie nietypowe krzyże, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o krzyże, ustawiane były w centralnych punktach miejscowości, ustawiane były na końcach wsi, na rozdrożach, na krzyżówkach. Często wokoło takiego krzyża stawiany był płotek, organizowany był wkoło krzyża niewielki ogródeczek. Czasami też na krzyżu wiszą kapliczki drewniane. Ja tutaj chciałbym Państwu o jednym krzyżu opowiedzieć, to jest takie wspomnienie moje z dzieciństwa. Więc w latach 60. często spędzałem wakacje u mojego dziadka na wsi pod Białą Rawską i tam właśnie na końcu wsi, praktycznie za wsią, w polach, przy drodze takiej polnej stał duży krzyż drewniany. Z biegiem czasu ten krzyż zaczął próchnieć, podstawa spróchniała, groził przewróceniem. Mieszkańcy wsi, łącznie z moim dziadkiem, postanowili ten krzyż odnowić. I podczas pobytu mojego na wakacjach, jakieś moje wielkie zdziwienie było, kiedy wszedłem do dziadka stodoły i zobaczyłem olbrzymi drewniany krzyż. Jako dziecko przeżyłem to bardzo, ponieważ nie byłem przygotowany na to, nikt mi nie powiedział, że ten krzyż tam jest. Bardzo się zdziwiłem, dopytywałem, skąd on tam się wziął. No więc właśnie mieszkańcy tej wsi, łącznie z dziadkiem, ufundowali nowy krzyż. Dziadek przywiózł go do siebie, do stodoły i ten krzyż tam był przygotowany do ustawienia przy drodze. Jednocześnie ten krzyż był też tam ukrywany, ponieważ były to lata 60., lata, kiedy komuniści nie pozwalali na budowę nowych kapliczek, stawianie nowych krzyży, odbudowę starych. Także cała ta ceremonia musiała się odbyć w tajemnicy przed władzami. Krzyż ten tam został ustawiony, stoi do dzisiaj.
I pamiętam, jak później po latach dziadek zmarł, był pogrzeb dziadka, to właśnie kondukt pogrzebowy zatrzymał się przy tym krzyżu, nastąpiło tam ostatnie pożegnanie. Często właśnie w latach 80., 70. Kondukty pogrzebowe zatrzymywały się przy takich krzyżach. Teraz niestety pogrzeby odbywają się zupełnie inaczej, w pośpiechu. Przyjeżdża samochód z zakładu pogrzebowego. Czasami ciężko jest nawet zdążyć dojechać za trumną na cmentarz, żeby zdążyć na ceremonię pogrzebową. Tak się to wszystko szybko odbywa. Ten krzyż, jak powiedziałem, stoi do dzisiejszego dnia, natomiast droga, przy której stoi, w dalszym ciągu pozostała polną, zapomnianą. Do wsi zbudowano nową, piękną, asfaltową drogę i teraz ten krzyż po prostu tak jakby odszedł lekko w zapomnienie. Ja często, jak jeszcze odwiedzić rodzinę, to wybieram specjalnie tą gorszą drogę piaszczystą, żeby właśnie przejechać obok tego krzyża, ponieważ w jakiś sposób jestem z nim związany. Teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o takim innym nietypowym krzyżu. To jest krzyż tak zwany morowy, różniący się od tego podstawowego naszego krzyża, ponieważ przypomina nam trochę krzyż prawosławny. Posiada jedną dodatkową belkę. Krzyż taki pochodzi z miasta hiszpańskiego Caravaca. Tam w tym mieście w XIII wieku podobno cudownie ocalił miasto przed zarazą panującą. Wieść o tym rozeszła się po całej Europie i takie krzyże były szczególnie modne i stawiane w XVIII-XIX wieku. Taki krzyż Caravaca jest ustawiony we wsi Głuchu, w centralnym punkcie właśnie miejscowości na centralnym placu. Krzyże Caravaca, często na krzyżach Caravaca ludzie umieszczali napisy na belkach tych dwóch krzyży. Czasami zdarzało się, że napisy różnych modlitw. Czasami zdarzało się, że taka modlitwa nie zmieściła się, brakło miejsca. Wtedy była dobijana na dole jeszcze jedna belka, na której było dopisywana brakujący tekst modlitwy. Teraz przejdę do kapliczek drewnianych. No więc kapliczki drewniane są to niewielkie skrzynki w wielkości prostokąta bądź kwadratu. Na górze umieszczony jest obustronny daszek. W tych skrzynkach były umieszczane figurki bądź obrazy. Skrzynki takie były zawieszane bezpośrednio na drzewach. Były też wieszane na specjalnie przygotowanych słupach. Chciałem Państwu opowiedzieć o dwóch takich kapliczkach. Jedna z tych kapliczek wisiała na ulicy Skierniewica, na ulicy Sobieskiego, naprzeciwko dzisiejszego sklepu Lidla. Po przeciwnej stronie, może Państwo pamiętacie, w latach 80. Rosły piękne stare topole. Na jednej z tych topól, na pierwszej zdaje się, była niewielka drewniana kapliczka. No więc ktoś opowiedział mi historię tej kapliczki, chciałem Państwu teraz tutaj powtórzyć. Dzisiaj już nie ma tego miejsca, nie ma tej kapliczki, nie ma tego drzewa, także nie zostało po niej śladu. Więc związana była z nią taka historia. Podczas powstania styczniowego Rosjanie schwycili kilku powstańców. Ci powstańcy zostali powieszeni na drzewach rosnących przy tej ulicy. To była ulica główna wychodząca ze Skierniewic w kierunku na Warszawę. Zdaje się, że wtedy się chyba nazywała Warszawska nawet. Rosjanie, żeby Polacy nie skradli nocą ciał i nie pochowali godnie na cmentarzu, pochowali sami te ciała obok na polu i w tym miejscu urządzili musztrę paradną wojskową. Kiedy nocą Polacy chcieli odszukać zwłoki, niestety nie mogli odnaleźć. Pole było tak zryte kopytami końskimi, że nie udało im się odnaleźć. Po wielu latach, kiedy był budowany nasz szpital w Skierniewicach, były kopane fundamenty pod ten szpital, robotnicy odkryli jakieś kości. Nie wiem, czy to były właśnie kości tych powstańców, w każdym razie to by było pasowało, że to oni byli mniej więcej w tym miejscu pochowani. Być może to byli właśnie ci powstańcy. Niestety po tej kapliczce już nie został ślad, nie ma tego drzewa, nie ma tej kapliczki. Jeszcze jedną kapliczkę chciałem tutaj wspomnieć. Znajduje się ona na drodze do Nieborowa, na tym odcinku odciętym przez autostradę, już pod prawie samym Nieborowem. W lesie po lewej stronie rośnie bardzo stary dąb, olbrzymi. Na tym dębie wisi właśnie niewielka drewniana
Kapliczka przystrojona jeszcze flagami, różnymi wstążkami biało-czerwonymi. W tym miejscu podczas II wojny światowej żołnierze Armii Krajowej zorganizowali napad na Niemców przewożących więźniów do Łowicza. Niestety akcja się nie powiodła, żołnierze Armii Krajowej musieli się wycofać, siły niemieckie były przeważające, dlatego też AK-owcy wycofali się do lasu. Na tą pamiątkę po wojnie w tym miejscu zawisła ta kapliczka. Szkoda by było, żeby ją spotkał podobny los jak tą kapliczkę, o której przed chwilą Państwu opowiadałem. Ale być może jakaś młodzież szkolna, może jakieś dobre serce zainteresuje się i będzie tam o tą kapliczkę jednak dbało. Ważne jest, żeby pamiętać o takich miejscach, ponieważ to są miejsca dla nas Polaków szczególnie ważne. To jest kawałek naszej regionalnej historii. Teraz chciałem Państwu powiedzieć, jeszcze wracając dalej do kapliczek drewnianych. No więc kapliczki drewniane, mówiłem o domkowych, były też budowane w formie niewielkich altan, niewielkich pokoików. Wkoło tych kapliczek często były sadzone drzewa, najczęściej to były lipy, dęby, czasami świerki. Wkoło tych kapliczek też organizowane były ogródki kwietne. Teraz kolejną grupą kapliczek to są kapliczki murowane. Kapliczki murowane, tutaj materiały były różne, cegła, beton, kamienie. Kapliczki takie posiadały różne kształty. Najczęściej to występowały w postaci latarni. Czasami były to stożkowate obiekty, czasami w formie piramid. Czasami występowały też właśnie w formie niewielkich pokoików, domków z ołtarzem w środku. Tutaj pomysłowość twórców ludowych była przeróżna. Naprawdę niektóre są bardzo piękne. Teraz chciałem Państwu powiedzieć, no bo takie kapliczki pobudowane, ale kto w nich mieszkał? Trzeba powiedzieć o sercu tych kapliczek. No więc w tych kapliczkach umieszczane były obrazy święte i figury święte. W dzisiejszych czasach najczęściej umieszczane są to figury Najświętszej Marii Panny. I teraz właśnie, natomiast wcześniej, w dawnych czasach, były to figury różnych świętych. Za chwilę Państwu o nich opowiem. Może jeszcze wróćmy do tego właśnie, kto jest teraz współczesny. No więc najczęściej są to figury Matki Boskiej. Są obrazy Matki Boskiej Częstokowskiej, figury Matki Boskiej z Niebowstąpienia, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Świętej Rodziny. Czasami zdarzają się też rzadko, ale zdarzają się też obrazy Matki Boskiej Gromnicznej. I na ogół te obrazy są umieszczone w kapliczkach leśnych. Dlaczego akurat tam? Ponieważ Matka Boska Gromniczna, no pamiętamy wszyscy, że te zapalane przez nasze babcie gromnice podczas burz, prawda, i modlitwy, podczas burz Matka Boska, oprócz tego, że była opiekunką przed piorunami i burzami, chroniła też ludzi przed wilkami, przed leśnymi zwierzętami. Nawet jest na obrazie przy niej nodze wilk. Dlatego właśnie te obrazy były umieszczone w kapliczkach leśnych. Kolejnym takim, taką figurą umieszczaną i spotykaną w kapliczkach to jest figura Chrystusa Frasobliwego. Chrystus Frasobliwy w postaci siedzącej, wspierający na dłoni podbródek, z koroną cierniową, zamyślony, zasmucony. Bardzo często właśnie przez artystów ludowych ta postać była wyrzeźbiana i umieszczana w kapliczkach. Taką piękną kapliczkę drewnianą widziałem, przejeżdżając przez Wilkowice, za remizą strażacką, na takim ostrym zakręcie w kierunku Wysokienic. Stoi sobie taka drewniana kapliczka i piękna rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Zachęcam Państwa, jeżeli będziecie tam przejeżdżali, zatrzymajcie się, obejrzyjcie. Bardzo ładna kapliczka i bardzo ładna figura. Kolejną figurą, którą możemy spotkać w kapliczkach, to jest figura Chrystusa Dobrego Pasterza. Jest on przedstawiany w stroju pasterskim. Często trzyma na plecach baranka, u stóp pasą się owce. Taką figurę spotkałem na cokole ustawioną w Głuchowie. Przed Domem Kultury, jadąc od Skierniewic, po prawej stronie stoi na takim lekkim wzniesieniu na cokole piękna figura właśnie
Chrystusa Dobrego Pasterza. Kolejną figurą, którą spotykamy w kapliczkach, to jest Chrystus błogosławiący danej osadzie z uniesioną dłonią w geście błogosławieństwa. Też taką figurę można spotkać jadąc w kierunku Woli Pękoszewskiej, tuż przed Wolą Pękoszewską. Jest figura Chrystusa błogosławiącego osadzie z ręką uniesioną do góry, prawie naturalnej wielkości. Została ona ustanowiona w tym miejscu w latach 20. przez właścicieli dróg, przez rodzinę Górskich. Stoi do dzisiejszego dnia. Inne figury, jakie są umieszczone, to na przykład najbardziej popularna figura świętego to jest chyba Jan Nepomucen. Jan Nepomucen żył w XIII wieku w Pradze czeskiej. Był biskupem Pragi i, jak legenda głosi, był też spowiednikiem królowej. Król, który troszeczkę nie dowierzał królowej, poza tym popadł w konflikt z biskupem, aresztował go, poddał ciężkim torturom, chciał, żeby zdradził tajemnicę spowiedzi. Jednak Nepomucen nie ugiął się, został strącony z mostu Karola do rzeki Wełtawy i zginął w nurtach Wełtawy. I pierwsza jego figura właśnie została postawiona przy tym moście. Ta figura jest dla wszystkich była takim wzorcem, jak ma wyglądać święty Jan Nepomucen. I teraz właśnie bardzo łatwo go jest rozpoznać, ponieważ on na figurze jest przedstawiony w szatach liturgicznych, na głowie miał biret, w ręku trzyma krzyż, czasami Biblię. I ponieważ był patronem budowniczych mostów, chronił przed powodziami, chronił przed utopieniem, często jest ustawiany właśnie przy mostach, przy rzekach, ale w sposób charakterystyczny twarzą do rzeki.